Dzisiaj we vlogasku pokażę Wam, jak tworzymy filmik, który wrzucam na YouTube, za pomocą jakiego programu i jak to wychodzi mniej więcej czasowo. A więc zapraszam, oglądajcie. Wiadomo, żeby coś nagrać, to trzeba mieć jakiś materiał, coś trzeba zebrać. To akurat na pulpicie mam zdjęcie chyba z Grecji, żeśmy spacerowali, kwiatuszki fajne. Myśmy na pieszo zwiedzali miasto. Program jest tego typu, że to jest darmowy free. VSDC, Free Video Editor. Polskiej wersji nie ma, jest tylko po angielsku. Wchodzimy w niego. 15,5 godzinny film, no to trzeba spędzić 3-4 godzinki, żeby to nagrać. W miarę, żeby to tam coś sporządzić. Projekt setting. Nazwa. Jaka tam sobie. Serwis, autka. Robię na podstawie filmu, który już jest na YouTube. I mamy takie okienko. Tak to wygląda. Wchodzimy sobie, dodajemy sobie film. Co tam mamy nagrane? Ja mam to wszystko w jednym folderze, kamera. I tu mam całość, co będę wrzucał do filmu. Czyli na przykład logo. I tu mam, gdzie to ma mi się umieścić. I jest. Teraz wrzucam sobie następny filmik. A logo było, to więc węży, to nie. Zbiornik. I to ma mi na końcu wyświetlić zaraz za tym. Idzie. Już jest dołączone jedno za drugim. Dołączamy następne. Zaciski. I jest już następne. I co tu mi jeszcze zostało? Tyle. Teraz napisy, tekst podróża dzikiego Daniela też na samym końcu, proszę, i jedziemy z całym filmem, oczywiście do przecinania, do wyciszania, to już jest dłuższa zabawa, im więcej rzeczy, tym więcej zabawy. Tu jest akurat malutko, to jest to w miarę szybko pójdzie. Tu sobie rzucimy to. I teraz sobie możemy to puścić mniej więcej, jak to wychodzi. Tu jest tak nagrywane, że nie trzeba za dużo się bawić. Zobaczcie, jaka dziura. Bo jak coś przycinać itp., to już schodzi naprawdę długo. Najwięcej to schodzi później przy konwersji tego. Tu już muzyczka to w ten sposób się daje. Zaraz pokażę. Zatrzymujemy, cofamy, ustawiamy, gdzie się kończy. Gdzie się kończy jeden plik?
Troszeczkę, dobra. I tu mamy dodaj muzę. Ja mam folder z muzyczką. I obojętnie tam, którą wrzucamy i muzyka idzie. O, mogę sobie zmienić, ale to o, przestawiamy. Ustawiamy równo z tym. Kończymy z tym. I zobaczymy, co to za muzyka tam dałem. Troszeczkę po 6000 kilometrów, jak czy tekst chcemy wrzucić, wystarczy kliknąć tu na obraz. Tu jest te. Dajemy tu. I wrzucamy OK. Naciskamy na obraz. Coś tam napiszemy i już jest napisane. Zmienimy czcionkę, żeby było widać. Chociaż jest widać, ale... Wchodzimy sobie w editor, text color, tu jest kontur. Podkreślenie koloru dajemy sobie na czerwony i już jest rozmiar czcionki, żeby było widać. No i mamy. I to wychodzi po dołączeniu tak. Po 6000 kilometrów, jak żeśmy wrócili z Grecji, przy autku trzeba troszkę porobić. I już pojawia się. Jaki był problem w terenie. I teraz, żeby ten tekst nam się ukrył, to zmniejszamy sobie. I w którym momencie chcemy, żeby zniknął, to sobie zmniejszamy. O, tu na przykład. A muza, jak chcemy, żeby nam grała cały czas, to poszerzamy, dokąd chcemy, żeby nam grała. I... odpalamy. Wiadomo, teraz powinniśmy podgłosić głos albo ściszyć muzykę. To byśmy musieli wejść w nowe ustawienia. I to zrobić. Teraz, żeby ściszyć tą muzyczkę albo podgłosić głos, to zależy, co klikniemy, czy plik z osobą, czy muzykę. Wchodzimy sobie tu. Ustawienia, tu mamy szybkość odtwarzania, audio volume, fru i sobie robimy na minus 20, 30 damy. I zobaczymy, czy coś nam to da. Auto track, ok. No, mam ustawiony na ten. Odpalamy, zobaczymy, jak to teraz będzie szło. No, troszeczkę po 6000 kilometrów, jak żeśmy wrócili z Grecji,
Przy autku trzeba troszkę porobić. Pierwsze co? Jaki był problem w terenie? To jest... Przyciszyło. Nagrywałem filmik, krótki serwis. No i tak to wygląda między innymi. Później jak już mamy cały film, chcemy, żeby to nam przekonwertowało, to musimy zrobić eksport. Eksport projekt. Startujemy tu. I nam to konwertuje. I tu jest czas. Po jakiejś chwili wyjdzie dokładny czas, ile to ma przekonwertować. Jak już to przekonwertuje, w zależności od internetu, jaki kto ma, to później musimy wejść na YouTube. Na YouTube i znowu na YouTube musi to wrzucić u siebie. No i tak to wygląda z każdym filmem. Różne rzeczy tu można robić przy projektach. Zależy, kto to tutaj nagrywa, ile tu rzeczy jest. I tu można dodawać. Tu może być liń. No jest trochę zabawy. No troszkę utrudnienie, bo nie po polsku. Aby usunąć kawałek, fragment czegokolwiek, czy muzyki, czy obrazu, to tu mamy docięć, nożyce, jak to mówią. No i tu wchodzimy, możemy sobie tu wejść, o, mamy takie specjalne okno, pojawia się i sobie zaznaczamy, przeciągamy, o. Wchodzimy, przeciągamy ten fragmencik. Jest podświetlony. Możemy sobie markerami zaznaczyć, który od do. I tu mamy cute region, który zaznaczyłem. I jak nacisnę tu, powinien zniknąć. I już go nie ma. Czyli tu mamy podgląd do muzyki i obrazu. Cokolwiek chcemy sobie wyciąć, to zaznaczamy i tniemy. I jak już utniemy, to wtedy możemy sobie cofnąć do początku i zobaczyć, czy nam się ucięło. Jeżeli nie, to możemy przód poustawiać i znowu sobie przyciąć. Tu w programie jeszcze można się pobawić. Przejścia między obrazem, przejścia między zdjęciami, między muzyką. To mamy do tego tekst, to samo. Przejścia między tekstem, tekst różne. I w jaki sposób ma się wyświetlać. Audio, wideo, to są efekty. Tu są ograniczone te rzeczy, jest tego nie za dużo. Ale zawsze coś tam można sobie pokombinować. No i tyle. Dzięki za oglądanie. Pozdrawiam.